Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, a to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w Battlefield 3 Single Player. Jak pamiętacie, ostatnio wysiedliśmy z tej ciężarówki, dowódca szajbusów nas wzywał i mamy udać się tutaj, za nim dokładniej. Uhu, a nie za nim. Tam już mi uciekli, lol. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiązać problem z zanikającym dźwiękiem. Po prostu przed nagraniem zmieniłem sterownik, z jakiej leci dźwięk, więc już powinno być git. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9:30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinca. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Z tego co widzę na karabin, to będzie jakieś M16. Z holografem. Jako drugie mamy snajperkę, granaty i nóż. No, nóż musi być. Brakuje mi tylko pistoletu, ale nieważne. Piesku, piesku! Wolałem go nie strzelać. Jakoś lubię psy. Aczkolwiek wolę koty. Kurwa, ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem! Rozglądać się! Rozglądać się, mówicie? Lewo, prawo, lewo, prawo. O, rzesz. Co to było? Moim zdaniem jakieś trzęsienie ziemi. Strzon! Jesteśmy jakieś 90 km od linii uskoku. Szeroka ta ulica. Chwila, ktoś się zbliża. Cofnąć się, niech nas minie. Cofnąć się, szybka akcja. Tak, ty i Matkowicz weźmiecie drzwi do bramy. Drzwi po prawej. Idę. Jesz dupę w troki, Blackiu! Czyli mam nadzieję, że mówią gdzieś tutaj. Nie, dalej, tutaj. Puk, puk. No, jestem. He, he, lewo. Czysto. Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Skoro nie ma Łożesz. Chciałem powiedzieć, czy skoro nie ma cywili, to gdzie oni są? Ale jakby to powiedzieć, muszę teraz ściągnąć towarzysza. Okej, okay, granat leci. Widzę cel, tam jest. Dostałem. Ściszam słuchawki, osłaniać mnie. Oznaczać cele! O. Padł! Kolejny! Przeładowuje, osłaniać mnie! Co, już? Zrobimy to tak. Nie opuszczam, raptem zmieniam położenie. To gdzie mam strzelać w końcu? Żołnierzu, mów mi. Przełażą przez mur, prawa strona. Kontakt lewej. No, wytyl się. Atakuję! No wiem, że mam tam atakować, tylko... Łożesz. Okej, padł. Osłaniać mnie, celuję. Cel! Padł. Ładuję, ładuję! Lol. Jeżeli... Nie wiem, czy dokończyłem wątek, ale...
jeżeli dobrze pójdzie, to naprawiłem problem z dźwiękiem. Ponieważ miałem sterowniki, żeby do dźwięku... No, cześć. Aha, spadł. Dzień dobry panu bardzo. Wiem, uwielbiam grać nożami. Wiem, nie powinienem tak robić, wiem... Zaraz zginę. Ale chrzanić to... Już jest świetne. Gdybym mógł, to bym, wiecie... Zmiażdżył całą armię przeciwnika nożem. Zajmę się nim. Hej, kolego, czujesz to? Dobra, mamy skrzynkę z amunicją, to od razu sobie przeładujemy wszystko. Dobra, naprzód, uwaga na flanki. Mam nadzieję, że trafik się wybliży. Da radę. Kawał twardego sukienki. Kolejny strząs. Nie zatrzymywać się. Chyba nie podobają mi się te trzęsienia ziemi. Jakoś wiecie, za mało stabilny grunt. Butelka. Rozglądać się panowie! Dosyć mocna. Okej, biorę... Przeładowywuję, osłaniać mnie! To nie byli miejscowi. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować chińskie. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dach. Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Okej, skoro snajper ciągle jest, to znaczy, że ja z moją snajperką będę musiał się nim zająć. Czysto, czysto. O, tu, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona 50! Nie wychylać się! Idziemy od osłony do osłony, wywabimy go. Wow. Idę. Ludzie, dajcie mi przejść, padnę sobie tutaj. Dobra, teraz. Idę. Podczołgam się grzecznie, ładnie, bez pośpiechu. Oni tam sobie idą. Dobra, wszyscy na grzecie. Podczołgamy się do krawędzi i jak wychyli głowę, to ją kurwa odstrzejmy. Zrozumiano. Tylko pytanie, gdzie on jest. Góra. Trzymać się ściany. Tak czekaj, jak będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się. No, ja już jestem na pozycji i czekam tylko na was, panowie. I wiem, że on jest gdzieś tam. Mów do mnie, widzisz go? Jest. Gdzie? Mów, pokazuj. Oznaczcie mi go, nie wiem. Pokażcie go. Tak, teraz. Ale gdzie on jest? Tam? Nie. Tam? Nie, dach? Ludzie... Gdzie on według was jest? Jest nasz snajper. Dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzutnię pepac. Daj ją Blackowi. Kurwa, osłona się sypie. Wcale się nie sypie, ledwo co nikt nie strzela. A teraz... Okej, okay, daj. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal gościa. Przejdź się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy. RPG. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Tam! I piękne slow motion, i... Pierdut! Aha! Ej! Cię wie! W porządku? W porządku. Poszukajmy tego patrolu. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Złataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Ma mać, dostałem! Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona. Ostrzał własny nie będzie tolerowany. Szkoda. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci. Dobra, będę się bawił w snajpera, ponieważ to miejsce jest idealne wręcz do tego. Nieprzyjaciel na poziomie ulicy. Schowaliśmy się za rację 1-3. Balkony, lewa strona. Ruch na dachu, przed nami. Ała. Na dachu. Ja się pytam, gdzie na dachu? Aha, tam jest. Tak, jestem wybitnym snajperem. Padam. Ładuję. Nie wiem, po co ja to mówię, przecież oni i tak mnie nie słyszą, no ale... Nieważne. Dachy czyste. Gdzieś tam strzelają. Okej, okay, pierwsza fala odparta, bo tak myślę, że to będzie na zasadzie falowej. Są następni.
Uważajcie na ulicę i tak. Tak też myślałem. Okej, okay, padł. Padł. Szajbus 1-3, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione, może się ruszać. Okej, okay, ten biegnie. Kurwa, to chyba jakiś żarty! O, pój, jaj, tak dostał, ale... A bezskutecznie. Atakuję! Gdzie jeszcze? Chyba czysto. Szajbus 1-3 tu łapiduch. Dotarliśmy. Wielkie dzięki. Zaopiekujemy się waszym koleżkom. Bez odbioru. Łapiduch. Okej, okay, osłonięci. I teraz pytanie, co dalej? Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę na to. I teraz mogę szpanować snajperką. Aha, już mam spadać stąd. A tak fajnie się strzelało do nich biegnących. Bardajcie mi moją broń z powrotem. Dobra, panowie, czysto? Jak? Nic z tego, za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Rabat! I to mi przypomina The Last of Us. Nie grałem, widziałem tylko tam kogoś, ale... Kojarzcie motyw, nie? Zobaczmy, zbadajmy fizyksa. Fizyksa tej gry. To... Jazda! Myślałem, że będzie lepiej, że flaga się rozerwie na strzępy. Idź teraz tędy, nie? Bo tu tylko nie ma zemsu. I na dół. I bazar, na którym się będziemy strzelać. No, człowieku, chodź do mnie już. I co, powiedz mi teraz, że wyszedłem poza teren, nie? Jak ja wam mówię, wejdziemy tutaj. No, panowie, ruszcie się. A co będzie, jak wygra PLR? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Brachu, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Historie piszą zwycięzcy. Jak ty w ogóle trafiłeś do Bielotym Nocy? Sam sobie często zadaję to pytanie. Aha, czyli jesteśmy Marines. Piechota morska. Okej, okay, amunicja. Miło, że ktoś pozostawił skrzynkę. Haha, ale ładnie. Mówiłem, że będę lamić, ale coś... Na razie idzie mi świetnie. Jak na mnie. Chyba dlatego, że wiecie. Żeby nie przechodzić singla, rozegrałem się na multi. Taki, wiecie, szybki test. Ej, my ich nie zabiliśmy. To nasz patrol? Dwóch. No tak myślałem, że właśnie... Ja tutaj tych ludzi nie zabiłem, a oni wyglądają trochę jak nasi. Aha, to byli cywile. Pancerni cywile. No przecież nie uciekam. Okej, okay, chyba będzie jakaś grubsza akcja. Kurwa, mamy tu rannych i zabitych. Chwila. Lampa. Musimy ewakuować rannych! Odbiór! Przyjąłem 1-3. Uważajcie na siebie, bez odbioru! Ach, te papierki latające. Coś znalazłem! Co tam masz? Pokaż. O nie, jest dobrze! Ładunki wybuchowe! Drugi zrozumiał! Kurwa mać, przyciągamy za dużo uwagi! No co jest? Przepnij muszę wiedzieć, do czego jest podłączony! Blackberry za przewodem, jazda! Za tym kablem, mają na myśli? Chyba tak. Puk, puk. I co, otwarte? Hem. Mamy do wyboru tu jedne drzwi. Tu drugie drzwi, ale kabel wyraźnie idzie... tutaj.
Więc dobra, jak puścili kabel szybem, to i my szybem pójdziemy. O, szczur. Ej, nie lubię szczurów. Ej, 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 znowu trzęsienie. Jak tam, trzymasz się? To tylko kolejny wstrząs, nic strasznego. Jeden stery udzieli nam wsparcia, trzeba tylko przeciąć ten przewód. Tylko przeciąć ten przewód, tak? Tylko pytanie, czerwony czy niebieski? Czerwony czy niebieski? I kolejny quick time event. No, po twarzy go kopnij. Ej. No nie zdyńki, no nie zdyńki. No i co, kopaj. Dobra, tak też można. No i po nóż sięgaj, przecież miałeś tam gdzieś nóż. Hem. Chyba bym wysadził kumpli. Mówię, że miałem nóż, ale nie, bo musiał się wręcz. Musiał szpanować. I wyjdziemy na tych drzwiach po prawej. Pewnie to czołganie się było tylko, żeby mnie nauczyć się czołgać, jakbym nie wiedział, jak się czołga. M16A3. To jest pewnie to, co mam ja. Nie wiem skąd do mnie strzelali przed chwilą, ale wydaje mi się, że muszę lecieć do kładki. Bo ktoś takiego coś powiedział. Broń. To ktoś do mnie strzelał? Czym się zdaje? A ty skąd się tam wziąłeś? I taką walkę to ja rozumiem. Oni biegną. Ja sobie leżę po prostu i strzelam. Jest święty spokój. Granat! Okej. Z tym grantem też lekka przesada. Dawaj, dwunóg i jedziemy dalej. On to przeżył. No chyba nie. Dobra, chyba tamtego już zdjąłem. Powiedzcie mi, jak ten koleś to przeżył? Takie małe pytanie, jak on to przeżył? Ej, tył! Ha, muszę już iść? Warto wiedzieć. Dobra, zachowamy sobie... Nie, podniesiemy sobie mój karabin. Ponieważ się był bardziej poręczniejszy, a teraz chyba muszę biec. A postęp miał celownik bardziej przyjazny dla oka. Holograf. A nie AKOK. Ale widziałem taki magiczny napis. 50 kaliber 50. Ha, tam biegniecie. O tak. Jak dobrze myślę, to mam unlimited ammo. No to wyprowadźcie, ja tutaj jestem tylko działkiem. Au. Ej, chłopaki, wyciągnijcie mnie. Ej. Aham. Oto tego, ja sobie tutaj poleżę, a wy mnie może... Zabierzcie? I misja powstanie, czyli druga misja już za nami. To... Skończ się wczytywać, zobaczmy co tam mają nam do powiedzenia i już kolejny odcinek będzie. No dobrze, twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Daruj sobie tę etykietę, nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy, teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Super. Jak długo byłeś nieprzytomny? Kiedy się ocknąłem, słońce już zaszło, było... Leżałeś tam przez 6 godzin? 8? To bardzo ważne. Pociąg? Chwila... Może się dla odmiany skupisz na pytaniach, dobrze?
kiedy się wygrzebałem, nie wiem, byłem półprzytomny. Było ciemno. Wygrzebałeś się? Byłeś przysypany? Coś zobaczyłem. Mówiłeś, że było ciemno i że byłeś oszołomiony. Chcecie mnie wytrącić z równowagi? My tu jesteśmy tylko pasażerami, sierżancie. Ty prowadzisz na razie. To jasne. Więc było ciemno, a ty byłeś oszołomiony. Po trzęsieniu coś zobaczyłeś. Co to było? Co zobaczył sierżant Blackburn? Oto jest pytanie. Po tym, jak się zresztą wygrzebał... Co? Z drugiej strony mam lepszy pomysł. Dam ci wybór. Wybór? Wybór czego? No chyba wiesz. To jak mam? Życie czy śmierć? Chcesz żyć czy umrzeć, he? Dam ci... Czy mi się wydaje, czy to był ten koleś, który do nas strzelał w pociągu? Okej, okay, wygrzebujemy się. Osiem jeden w skali Richtera to chyba dużo, nie? Okej, mam tylko mój nóż. I trudno, że mam iść i unikać PLR, ale my już zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Ja się będę z wami żegnał, mówił mi Woli. Mam nadzieję, że dźwięk jest dobry, kiedy to słyszycie. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem. Hejos!